składzie pani Mirosława Kazana, pani Iwona Formela. I obecna dzisiaj pani Stanisława Neubauer, która ze względów tam służbowych po prostu dzisiaj nie mogła być. Ja też chciałem podziękować bardzo mocno moim koleżankom, pani Emilii Radon, pani Natalii Labuda, Monice Halman i pani Danucie Kosowskiej za mocne ustawienie, przygotowanie, przyjmowanie, opisywanie, wypisywanie dyplomów, pakowanie prezentów, nagród i tak dalej, i tak dalej. To jest ich praca. Ja tylko jestem od gadania. Ale za to chciałem podziękować tradycyjnie, zawsze to bardzo fajnie temu zespołowi wychodzi, ja nawet nie wchodzę, wszystko jest gotowe, także ja coś wszedłem na salę, widzę ustawione. Ale cieszę się przede wszystkim, że państwo są u nas i że przyjeżdżacie. Zależy nam na tym, że nie wszyscy wiadomo te nagrody odbiorą, ktoś musi wygrać, liczy się udział. I staramy się, żeby wszystkich docenić i ważne, że chcecie przyjechać, chociażby nagradzać tych, którzy wygrywają, być razem, wspólnie się bawić, podpatrzeć innych. I to jest dla nas ogromna przyjemność, że jesteście tutaj z nami, szczególnie te maluchy. To tyle. Czy pani Mirka Kazana, czy pani Iwona chciałaby coś powiedzieć odnośnie poziomu? Tak, ja tylko wspomnę, szanowni państwo, że konkurs stał się tradycją, ale z roku na rok zauważamy, że te szopki bożonarodzeniowe pięknieją. One coraz bardziej wykonywane są pod względem zastosowania różnego rodzaju technik, pod kwestia różnorodności też jest z roku na rok coraz to większa. I rzeczywiście bierzecie państwo pod uwagę to, co rokrocznie powtarzamy, żeby wykonywać te prace samodzielnie. Ta postać, która ma swoje miejsce w szopce, jest o wiele piękniejsza i o wiele bardziej nas zachwyca od tej zakupionej w sklepie. I zawsze zwraca na nas tą szczególną uwagę. To, co jest jeszcze dobre w tym konkursie, to to, że organizatorzy nas nie ograniczają i dają nam dowolność zauważenia tej wyjątkowości każdej szopki. Nie ma takiej zasady, że mamy trzy miejsca plus jakieś wyróżnienie. Zawsze udaje nam się przeforsować co najmniej jakieś ex aequo, kolejne wyróżnienie, dwa pierwsze miejsca, dwa drugie. W zależności od kategorii, co jest piękne, co zasługuje na naszą uwagę, staraliśmy się zauważyć, podkreślić i wszystkim państwu tych umiejętności, zdolności dzieci gratuluję. A ja jeszcze tylko bym chciała dodać, że mamy ogromną prośbę, żeby to już do tych osób, które przywożą szopki, jest skierowane, żebyście państwo dali napisy o tym, kto zrobił, która szkoła czy zespół, gdzieś z przodu. Dlatego, że tu jak wszystkie szopki stoją i musimy je oceniać, to wyprawiamy niesamowite cuda, żeby się dostać do opisu. Podpisu. Z boku od tak, i potem czasem, no jest to tak utrudnione, że nie będę opowiadała, ale gdyby ten... Proszę państwa, my patrzymy na szopkę i na to, jak ona wygląda, a ostatnią rzeczą jest przeczytanie, czyje to jest. My nie patrzymy, że ta szkoła ma wygrać, tylko to jest piękne, to nam się podoba, a wtedy na końcu dopiero spisujemy, także ktoś by mógł powiedzieć, a no to od razu tam, nieprawda. My patrzymy na szopki, a to, że dziecko wykonało, że szkoła czy zespół szkół, to jest dla nas, musimy to wpisać w protokół, także bardzo prosimy.